Witam Was, moi drodzy, dzień dobry. Kolejny, już nawet nie chcę mi się liczyć, który dzień epidemii, a my jesteśmy razem, przynajmniej mam nadzieję, że będziemy za chwilę razem. Zobaczymy. O, Adam jest. Adam, Ty chyba jesteś rekordzistą. Dobry wieczór, co? Bajki o 13, o 18.30, a 18.30 to spotkanie. Co Ty zrobisz, jak tego już nie będzie? Nie, żartuję, ale musicie mi też, a to za chwilę o tym pogadamy zresztą, ale fajnie, widzę, że jest pani Joasia, pan Arek, pan Marcin, dzień dobry, pani Agnieszka, pan Radek, pani Monika, dzień dobry, tutaj się uśmiecha do mnie, ja do pani, spod maseczki, pani Kasia, dzień dobry, pani Kasiu, pani Beata, żłobki jasne, pozdrawiamy i ściskamy wszystkie żłobki publiczne, niepubliczne, krzyki witamy. Kogo jeszcze tam witamy? Panią Marlenę, good job. Pani Danusia, dobry wieczór. Pani Ania Zielonka, moja kochana. Ania z edukacji. Cześć, Anelko, Aniu. Przemek, już w domu dawno. Dobrze, Grażynka, Elżbieta. Kurczę, jesteście. No jednak jesteście. Ja już miałem nadzieję, że tutaj będę sam, skończę szybciej. No i jest Marlena. Cześć, Marleno, dziękuję za wszystko. Witaj, cieszę się, że jesteś. Ma pani Karolina taką samą maseczkę? No to nie będziemy się wymieniać, bo chciałem zaproponować wymianę, a w takim razie, skoro pani ma taką samą, to... Tak, ładna jest, prawda? Ładna jest, to dzisiaj dostałem, no, szukamy jakichś, że tak powiem, plusów dodatnich, jak to mówił były prezydent Lech Wałęsa. I tego typu fantazji maseczkowych jest całe mnóstwo i dobrze, bo w tym ciężkim czasie, trudnym czasie autokwarantanny, za który chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, musimy mieć takie różne odskocznie, nawet jeżeli właśnie przyjmiemy, że taką odskocznią jest nasza maseczka, nieco inaczej wyglądająca niż każda inna. Dobrze, słuchajcie kochani, jedziemy, jest nas już tysiak, możemy słuchajcie, zaczynać, Irlandia, Zielona Wyspo, witaj. Słuchajcie, Dolny Śląsk, 33 zakażenia od wczoraj. Niestety także 3 zgony w Nowogrodzcu. Natomiast jak to wygląda w Polsce? Kochani, 306 przypadków od wczoraj, 20 zgonów w całej Polsce. I co? No i łącznie wykonanych testów blisko 10 tysięcy. No dobrze, czekamy na tą obietnicę, aby tych testów było 20 tysięcy. Dzisiaj rzecznik ministerstwa mówił, że jest obronnych 20 tysięcy. Nie wiem, jak to się ma do tych statystyk, a to jest statystyka publiczna, w związku z tym trzeba by tutaj coś uzgodnić, panowie. No ale to pokazuje, że ciągle liczba zakażonych nam przybywa. Zresztą podobnie jest na świecie. Jak zobaczycie sobie i prześledzicie raporty francuskie, włoskie, amerykańskie, hiszpańskie, włoskie, cały czas naprawdę sytuacja jest bardzo trudna. Niemieckie także. Przy czym tam to wszystko jest, tak jak już kiedyś powiedzieliśmy sobie, funkcją po prostu tego, że oni robią dużo testów i dzięki temu mogą przejść do takich szybkich, natychmiastowych izolacji. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy etap luzowania obostrzeń. No i się wszyscy Polacy ucieszyli, że nagle zostały im otwarte lasy. Lasy i cmentarze. Dobrze. Możemy od dzisiaj wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce. Nie ma tam obowiązku zasłaniania nosa i ust. No i tak jak żeśmy wczoraj ustalili, to jest prawdziwe święto lasu. Bo się wydarzyło coś niezwykłego. Zresztą za chwilę jeszcze do tego będę chciał wrócić. Choć widziałem taką fajną statystykę w telewizji, no takiej... Znacie tą telewizję, bo czasami o niej wspominamy. Słuchajcie, statystyka jest taka, że słuchajcie, 86% powiedziało, że to super, że lasy są otwarte. Także oczywiste oczywistości, ale warto zmierzyć, warto zbadać. Także oczywiste oczywistości, cieszymy się, że są lasy otwarte. Dziękujemy za te poluzowania. Popatrzcie, sondaż zrobiony, wszystko działa. Dobrze, moi drodzy, ja Was jednak bardzo proszę o rozsądek, bardzo proszę o nieszturmowanie tych lasów i parków narodowych i naprawdę uważajcie na siebie, nie ulegnijmy temu. Skądinąd wszystkie pozostałe luzowania odłożone na razie. No właśnie, nie wiadomo na kiedy i do kiedy. Moi drodzy, natomiast decyzją Rady Ministrów
niedostępna pozostaje. O tym warto pamiętać. W dalszym ciągu część infrastruktury leśnej, to znaczy urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci, wiaty, miejsca biwakowania, także... Boże, to chyba naprawdę słaby moment na biwakowania jeszcze, prawda, póki co. Mamy inne zmartwienia. Słuchajcie, w rozporządzeniu, tak jak mówiłem, doprecyzowano też godziny wyłączenia dla seniorów powyżej 65 roku życia, obowiązujących godzin robienia zakupów, ta 10-12 w weekendy, także teraz w weekendy wy także możecie w tych godzinach spokojnie robić zakupy. W tygodniu zostawmy je dla naszych seniorów. No i taki drobiazg, ale czasami ważny, bo on stanowił dla nas bardzo, bardzo dużą trudność, a są to sytuacje niezwykle wrażliwe i trudne. W pogrzebach na cmentarzach będzie mogło wziąć udział więcej niż 50 osób, oprócz osób oczywiście sprawujących kult religijny. Wrocławskie cmentarze tym samym są także oczywiście otwarte. No i od dziś mamy też nowe zasady obowiązujące w handlu. O tym wam, moi kochani, już mówiłem. Tak, pani Iwona właśnie pyta, tutaj widzę w komentarzach, czy na cmentarze można. Można, ale tylko jako odwiedzający. Dobrze, słuchajcie, CZK wspiera, czyli nasze Centrum Zarządzania Kryzysowego, słuchajcie, działa i 24 godziny na dobę i wspiera tak tyle samo godzin. Dziś przekazaliśmy 10 tysięcy maseczek dla naszej jednostki, która następnie rozdaje wrocławskim seniorom. Ponadto te maseczki trafią do Wrocławskiego Centrum Zdrowia, trafią do naszych domów pomocy społecznej, między innymi do Domu Pomocy Społecznej Świętej Rodziny, który bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie siostrzyczki. Pozdrawiam i trzymam za was kciuki. Do Lotniskowej Straży Pożarnej, ona otrzymała już łącznie 12 tysięcy rękawiczek, 4 tysiące maseczek, 1000 przyłbic, 500 fartuchów i 120 litrów płynu do dezynfekcji. To wszystko się cały czas dzieje, a moim obowiązkiem jest wam powiedzieć, jak wspieramy bardzo różne podmioty, które zajmują się różnymi sprawami we Wrocławiu. Głównie nam świadczy usługi, niosą pomoc. Słuchajcie, teraz na moment chciałbym was zabrać w taką podróż po Europie, nie tylko. Koronawirus poza Polską. Słuchajcie, dla nas wszystkich oczywiście ta walka z wirusem jest z całą pewnością podróżą w nieznane. Możemy się zżymać oczywiście na niektóre obostrzenia, możemy niektóre kwestionować, no ale musimy ich, mówiąc wprost, przestrzegać. Choć, słuchajcie, rzeczywiście sami do końca nie wiemy, która droga okaże się tą drogą optymalną. I tak dla przykładu, słuchajcie, taki przykład ciekawy zdanie. Otóż tam już w czwartek otwarto żłobki, przedszkola i klasy 1-5. Oczywiście bardzo solidnie się do tego przygotowano, na przykład te klasy 24-osobowe dzieląc na dwie grupy, tak by można było siedzieć w odstępach. Poza tym zajęcia są też organizowane, słuchajcie, na zewnątrz. A co zresztą? Otóż moi drodzy uczniowie starszych klas siedzą na razie w domach i czekają, czyli podzielono ich rocznikowo, czekają na efekty, co się wydarzy. Oby wydarzyło się dobrze, trzymamy kciuki. Natomiast w Danii, słuchajcie, dzisiaj z kolei otwarto salony fryzjerskie, spa, później zakłady kosmetyczne, masaże oraz studia tatuażu. Swoje gabinety też mogą uruchamiać psycholodzy, fizjoterapeuci, optycy czy kręgarze, a w przyszłym tygodniu pracę wznowią sądy. Ale słuchajcie, ale nadal, co ciekawe, zamknięte pozostaną restauracje, kawiarnie i bary. Popatrzcie, jakie są różne strategie, taktyki. Ja wam to specjalnie pokazuję. Niemcy. Od dziś są z kolei otwarte tam małe sklepy, w szkołach zezwolono na prowadzenie lekcji, które są konieczne do zdania egzaminów. Tak? U nas już, zdaje się, pogodziliśmy się z tym, że do końca tego roku szkolnego nikt do szkoły nie wróci. Przynajmniej tak mówi o tym wstępnie, prawda, rząd, albo tak można wywnioskować z tego, co mówi. W Norwegii, słuchajcie, w ramach znoszenia ograniczeń związanych z epidemią, też otwarte zostały dzisiaj po 5 tygodniach żłobki, czyli te miejsca opieki nad tymi najmniejszymi dziećmi. W Czechach targi na świeżym powietrzu, salony samochodowe, małe biznesy. A słuchajcie, żeby było ciekawiej, to jest ta podróż do Azji. W Chinach z kolei uruchomiono ponownie 73 główne atrakcje turystyczne, w tym różne atrakcje wokół Wielkiego Muru. Także bardzo są różne strategie. Do czego nas to wszystkich doprowadzi? Nie wiem, ale ja cały czas, zaraz wrócę do tematu ZOO, bo widzę, że temat ZOO. Ja zaraz tego. No właśnie, to jest ten moment. Słuchajcie, nie będzie żadnego uboju w ZOO. Jak ja to dzisiaj przeczytałem, to myślałem, że się
jednej strony popłacze ze śmiechu, z drugiej strony popłacze ze zdenerwowania. Nie powinien był w ten sposób mówić prezes Zobek, bo jego wypowiedź została kompletnie źle zrozumiana. A każdy, sorry, powiem to bardzo wprost, bo mnie znacie, każdy, kto naprawdę pomyślał o tym, że we Wrocławiu ktoś będzie zabijał zwierzęta, to jest po prostu matołkiem, tak? Słuchajcie, no bądźmy troszeczkę poważni, bądźmy normalni i nie przyjmujmy takich rzeczy, nie przyjmujmy wszystkiego, co się mówi i co się czyta. Ja chcę wam powiedzieć, że jestem szalenie dumny z naszego ogrodu zoologicznego. Sytuacja oczywiście jest tam trudna, może nawet nie tyle w związku z epidemią, w sensie nie tyle ona zagraża, nie tyle zagraża zdrowotnie zwierzętom, ile po prostu nie ma odwiedzin, nie ma turystów, nie ma was, nie ma w związku z tym z tego tytułu pieniędzy, ale wszystkie zwierzęta są pod stałą opieką, mają zapewnione pożywienie, mają odpowiednie warunki. Już ostatnio to właśnie pokazywałem na Facebooku. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych nie tylko we Wrocławiu, ale i w kraju. Także jeżeli chcecie pomóc, to tylko w ten sposób, że tak jak wiele innych instytucji, ZOO uruchomiło program w ramach którego możecie po prostu kupić voucher na kolejne zwiedzanie gdzieś tam kiedyś w przyszłości, bo corocznie to jest 2 miliony odwiedzających i oni zostawiają oczywiście pieniążki, które pomagają utrzymać to miejsce, ale absolutnie żadna sytuacja nie jest zagrożona. Mówię to ja, jako prezydent, jako właściciel chwilowo tego pięknego przybytku, który się o te rzeczy troszczy i bardzo proszę, skończmy temat, a jeżeli ktokolwiek w ten sposób pomyśli, powie, to go po prostu skasujcie. Nie ma żadnych takich historii w XXI wieku, w środku Europy, ale to oznacza tylko tyle, że trzeba być odpowiedzialnym za język, ponieważ ludzie potrafią w bardzo różny sposób właśnie takie rzeczy interpretować. Także pamiętajcie po prostu o tym bardzo mocno. No i słuchajcie, pamiętacie tą koszulkę? Pamiętacie tą koszulkę? Pamiętacie tą koszulkę? Pamiętacie? A teraz pamiętacie? Słuchajcie, Adam Wójcik, którego z nami już nie ma 3 lata dzisiaj, miałby 50. Dzisiaj byśmy się bawili u niego na urodzinach. Wspaniała postać polskiego, wrocławskiego sportu. Wspaniały zawodnik. Wspaniały koszykarz, wielokrotny mistrz Polski, jeden z pierwszych w ogóle koszykarzy, który zaglądał i pukał do NBA, to jeszcze były początki lat 90. Ja pamiętam ich mecze, także te mecze wrocławskie, które były rozgrywane w hali stulecia pomiędzy Aspro a Śląskiem Wrocław i Adam Wójcik, który był piękną postacią tych wszystkich wydarzeń sportowych. Adam w 2-3 lata temu przegrał walkę z Białaczką, zostawił swoją żonę Krysię, zostawił swoich wspaniałych chłopaków, którzy kontynuują po nim, ucząc się w Stanach, w Europie, kontynuują także tą pasję koszykarską. Chcę powiedzieć, że Wrocław pamięta o tym wybitnym sportowcu. Adam, dzisiaj wspominamy Cię, nie ma Cię z nami, ale tutaj jesteś, tutaj cały czas jesteś, w naszej pamięci i Twoje wydarzenia, to co dla nas zrobiłeś, to wszystko jest. Piękna postać, wspaniały człowiek, historia polskiej koszykówki. Tyle. Chciałbym Wam powiedzieć, że dla Adama zrobimy skwer. Dla Adama zrobimy, słuchajcie, skwer. Ten skwer będzie tutaj przy miejscu, które kochał. Przy miejscu, które kochał i które było jego miejscem, czyli przy Kosynierce koło Kępy Mieszczańskiej. Tu widzicie taką wizualizację. Teraz jak robimy tramwaj na Popowice, tam będzie miała miejsce też przebudowa, bo stamtąd będzie się zaczynała ta nitka na Popowice i tu zostanie wykonany skwer Adama. Ja chciałbym, żeby tam stanął też kosz. Też kosz, żebyśmy każdy mógł przyjść i rzucić dla Adama i zdobyć punkty. Raz jeszcze wielka postać. Pozdrawiam chłopaków, Krysiu, Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy za tą koszulkę, dziękujemy za to, że jesteście. A Wy pamiętajcie, bo Wrocław powinien mieć dobrą pamięć historyczną, powinien pamiętać tych ludzi, którzy robią dla niego dobre rzeczy. Zarówno tych, którzy żyją, jak i tych, którzy odeszli. Tak się właśnie buduje pamięć historyczna, tak się buduje historia miasta. Ją tworzą ludzie, my ją tworzymy.
Bardzo was proszę, po prostu pamiętajcie o tym. Dzisiaj myślimy o Adamie bardzo mocno. Kochani, no i tam stanie też krasnal. Krasnal, którego dałem Krysi, a który jest no, wierną, mam nadzieję, odzwierciedleniem właśnie postaci Adama. Dobrze, słuchajcie. Kochani, lecimy dalej. Jeżeli mówimy o sporcie, bo Adam był człowiekiem sportu i pewnie by go ta informacja ucieszyła. Pamiętacie, że chcemy wspierać wrocławski świat sportu, który także w tym czasie przeżywa duże trudności. Zwolniliśmy ich z czynszów, z jakichś także pieniążków, które muszą na różnego rodzaju takie czynności operacyjne przeznaczać, rezerwacyjne. Będziemy ich wspierać, no i mamy nadzieję, że wystartują. Mamy nadzieję, że wystartują. No ja szczególnie trzymam, oczywiście za wszystkie dyscypliny trzymam kciuki, ale raz jeszcze powiem o żużlu, bo to jest tak moja kochana dyscyplina. Myślę, że nie tylko moja. Mam nadzieję, że pojedzie Grand Prix. Raz jeszcze dla Maćka Janowskiego, dla Krysi Kloc, Andrzeja Rusko i całej ekipy pozdrowienia. Słuchajcie, bądźcie z żużlem, bądźcie z piłkarzami, z koszykarzami, z siatkarzami, ze wszystkimi dyscyplinami, bo naprawdę to sport także nas kształtuje i rozwija i to i uczy przegrywać, uczy wygrywać, uczy rywalizacji, uczy po prostu bycia porządnym człowiekiem, tak? Dobra, słuchajcie, to pamiętamy o naszych sportowcach. Słuchajcie, dzisiaj jest także Dzień Wolnej Prasy. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Chciałbym bardzo serdecznie w związku z tym złożyć najlepsze życzenia wszystkim redakcjom. Moi drodzy, to wcale nie jest takie oczywiste, że w XXI wieku we wszystkich krajach sytuacja dziennikarzy jest prosta. Nie wszędzie ten zawód można wykonywać dobrze, rzetelnie. Gdzieniegdzie ten zawód wykonuje się także z narażeniem życia, gdzieniegdzie te media są cenzurowane i poddawane naciskom politycznym oraz religijnym. Czasami nie respektuje się prawa do ochrony źródła informacji i informatora, nie udostępnia się informacji publicznych. Czasami wreszcie media służą do manipulacji społecznej. Tak jest. Moi drodzy, a wolność słowa i prawa do informacji to podstawowe, słuchajcie, prawa demokracji, dlatego dzisiaj pamiętamy o wszystkich ludziach prasy i spieszę do nich z najlepszymi, słuchajcie, życzeniami, dziękując wam za waszą pracę, nawet jeżeli czasami piszecie o nas politykach, dobrze, czasami źle, nie ma znaczenia, bylebyście pisali prawdziwie. Słuchajcie, dalej, informacja na temat dostępności KTG. Swego czasu, 2 tygodnie temu dokładnie, mówiłem wam o tym, że dla kobiet w zaawansowanej ciąży, ale znajdujących się w kwarantannie, mamy takie rozwiązanie, aparaty KTG, które umożliwiają zdalne przeprowadzenie tego badania. Słuchajcie, są jeszcze dostępne, dlatego jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę, tutaj możecie uzyskać informacje. A jak to wygląda? A KTG w domu wygląda, słuchajcie, tak. Tak to właśnie, moi drodzy, wygląda. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Inwestycje. Może powiem wam dzisiaj o remoncie drogi wjazdowej i chodnika na terenie przedszkola 106. Będę mówił o rzeczach dużych i małych. Tutaj w tej chwili rozstrzyga się ten ważny remont dla całej społeczności przedszkola przy ulicy Sycowskiej. Wjazd i chodniki na terenie przedszkola. Otrzymaliśmy już oferty przetargowe, także jeszcze moment i myślę, że wyłonimy wykonawcę, podpiszemy umowę i zabieramy się do roboty jak zwykle. Pozdrawiam całą społeczność i dyrekcję przedszkola 106. Moi drodzy, apel do kierowców. Słuchajcie, zmieniliśmy, ja o tym mówiłem i pokazywałem to, zmieniliśmy organizację ruchu w związku z budową tramwaju na Popowice i tramwaju na Nowy Dwór. W weekendy została zmieniona ta organizacja ruchu. Zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz, ponieważ no, tego wymaga po prostu ten proces inwestycyjny. Proszę was, zwracajcie uwagę na znaki. Nie zwracamy uwagi na znaki. Szczególnie na zmiany pierwszeństwa od soboty na skrzyżowaniach. Strzegomska, Nowobabimojska, Fabryczna, Wagonowa, to jest ta po trasie objazdu i Strzegomska Robotnicza. Niestety
dzwon za dzwonem. My też dostosowujemy tą organizację, ale to nic nie da, jak nie będziemy czytać znaków. Nie jeździmy po mieście na pamięć, błagam, nie jeździmy. Chodzi o wasze bezpieczeństwo i kasy, i samochody. Uważajcie, no uważajcie. Po to są znaki, aby się do nich stosować. Słuchajcie, kładka na psim polu. Pozdrawiam całą społeczność psiego pola, ze szczególnym uwzględnieniem tym razem Kłokoczyc. Słuchajcie, taka kładka, tak jest, i piwnika ponurego wszystkich mieszkańców z tamtej części. Budujemy tą kładkę, już wam pokazywałem. Jest prawie gotowa, podjazd dla niepełnosprawnych również, ponieważ ona będzie gotowa, widzicie schody, akurat od ulicy Sycowskiej, fajnie to wygląda, to jest właśnie ten podjazd, także naprawdę ta inwestycja się już kończy, już niedługo będziemy sobie nią spacerować, ważne połączenie dla mieszkańców umożliwiające takie bezkolizyjne i bezpieczne przejście z jednej strony Krzywoustego na drugą już niedługo. Właśnie, bibliotekarze odpisują, biblioteki są zamknięte na razie, słuchajcie, biblioteki, teatry, kina i wiele innych, o tym rząd mówi, że zdecyduje w następnej kolejności, w następnej, ale nie wiemy w której, drugiej, trzeciej albo czwartej, dlatego na razie biblioteki tylko działają online, moi drodzy, i tyle. Dobrze, statystyka MPK, na miasto dzisiaj wyjechało 360 autobusów, w tym 22 są wzmocnienia, bo o to prosiliście, 156 tramwajów, wyjazdy nocne, także autobusy i streetbus dla bezdomnych, a i przypominam, że słuchajcie, od dzisiaj na 43 liniach autobusowych i 5 tramwajowych mamy rozkłady robocze, wszystkie szczegóły na stronie wroclaw.pl. I słuchajcie, a propos właśnie tych spraw, to chcę wam powiedzieć, że za chwilę będziemy ruszać z największą inwestycją torową, torów już istniejących, nie mówię o tych, które się budują, torową we Wrocławiu w tym roku. Słuchajcie, będziemy remontować, wymieniać całe torowisko i sieć trakcyjną w ciągu ulicy Olszewskiego wraz z pętlą na Biskupin. Słuchajcie, to jest łącznie 3,5 kilometra toru pojedynczego, 1500 metrów sieci trakcyjnej, 1500 metrów kabli trakcyjnych. Słuchajcie, duża historia dla mieszkańców Wielkiej Wyspy. To właśnie nas w tej chwili, moi drodzy, czeka. Pamiętajcie, rozliczamy PIT we Wrocławiu, co nie? Rozliczamy PIT we Wrocławiu. Bardzo was o to proszę. Pieniądze są nam szalenie potrzebne. Widzicie? W 18 było tak, w 19 już jest lepiej, ale ciągle dużo osób nie płaci, dlatego bardzo was proszę. Pitolimy do 30 kwietnia i oddajemy podatki we Wrocławiu, bo jesteśmy uczciwymi obywatelami po prostu tego miasta, którzy się chcą nie włączyć także finansowo, tak? PIT 37, PIT 38, termin kwiecień 30, wybierzcie Wrocławski Urząd Skarbowy, bardzo, moi drodzy, was o to wszystkich, bardzo was o to wszystkich proszę. Dobrze, co tam jeszcze ja dla was na dzisiaj przygotowałem, to nie. Aha, pamiętajcie, centra obsługi mieszkańca póki co pracują krócej, pracują do godziny 13. W miarę rozwoju sytuacji będziemy reagować. Język migowy, bo pani Basia pyta, jest na stronie na YouTubie, tam są te wszystkie transmisje tłumaczone, te wszystkie informacje są. Zresztą informacja w języku angielskim i ukraińskim jest na stronie wroclaw.pl, a nasze centra obsługi mieszkańca z powodów obiektywnych pracują do godziny 13. Proszę was, pamiętajcie o tym. Słuchajcie, i teraz krótkie podziękowania. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo dostałem taką fajną informację od pana Marka, że parafia na Błochowie bardzo zaangażowała się w pomoc w czasie epidemii, przekazuje żywność ubogim, rozdaje maseczki. Parafianie przekazali 15 komputerów rodzinom, które potrzebowały takiego sprzętu. Super, wielkie dzięki. O takie właśnie wspólnotowe działania na naszym osiedlu, naszej parafii, Radzie Osiedla. O to właśnie, słuchajcie, chodzi. To jest niezwykle ważne uzupełnienie tego wszystkiego. Moi drodzy, nic się do wody nie dodaje. Jest zdatna do picia i wszystko jest w porządku. Słuchajcie, i trenerom osiedlowym chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Oni na co dzień trenują i seniorów, i naszą młodzież. Znacie program, stary, dobry wrocławski program trenera osiedlowego. Dziękuję Bogdanowi Zamiszy, dziękuję Bogdanowi Aniszczykowi. Oni tym kręcą, ale nie tylko, bo wielu młodych, fajnych trenerów. Bardzo wam za to bardzo dziękuję. I słuchajcie, i tutaj możecie wejść, zobaczyć, czym oni się zajmują, a dzisiaj pomagają, robią zakupy, no i wykonują także inne czynności, o które ich poprosiłem. Słuchajcie, w ramach podziękowań dla LG Chem przekazali 10 tysięcy testów i 20 tysięcy masek na rzecz Polskiej Służby Zdrowia, bardzo serdecznie chciałbym za to podziękować. I słuchajcie, jest taka fajna historia, akcja Wrocławski Wypał, i to jest tak, że wrocławskie palarnie kawy
Konkretnie 8 palarni zrzeszyło się właśnie, aby mieszkańcom naszego miasta dostarczyć kawę. Niezależnie gdzie pracują, czy na home office, czy w firmach biurowych, możecie zamówić pod numerami telefonu, wejdźcie sobie na ich portal albo u nas na wrocław.pl, Wrocław na wynos, tam to znajdziecie. Fajna akcja, pomóżmy im, pomóżmy naszym wrocławskim, słuchajcie, przedsiębiorcom, bo to jest naprawdę szalenie ważne. Dobrze, słuchajcie, za chwilę, bo tam mnie wzywacie do... Ale chcę wam o czymś jeszcze powiedzieć. O wyborach. Prezydent Duda mówi, że już zaczął kampanię wyborczą. Ja myślałem nawet, że on wcześniej ją zaczął, bo przypominam sobie to pismo, które Kruz wysłał do wszystkich rolników. Bagatelka 1 300 000 do rolników, takie pismo poszło ministra Ardanowskiego, gdzie było opisywane, jaki to wspaniałym prezydentem jest prezydent Duda. To rozumiem, że to nie była kampania wyborcza, okej. Okay. Dzisiaj ona ruszyła, dzisiaj prezydent zadeklarował, że będzie nadal piastował urząd, że jeżeli dalej będzie piastował urząd prezydenta, to nie dojdzie do likwidacji 300 plus 500 plus 1000 plus miliard plus 10 miliardów plus. Podpisał deklarację obronimy Polskę plus. Ja nie widzę, żeby ktoś ją tak bardzo atakował, ale dobrze. Widocznie są jacyś wrogowie ojczyzny, którzy to atakują i że nie zostanie również podwyższony wiek emerytalny, ani zniesiona 13. emerytura, a może za to coś jeszcze tam dołoży. Jasne, że tak. Wybory, właśnie kampania wyborcza, to jest doskonały czas obiecywania, a to nie jest czas. To nie jest czas na licytację, to nie jest czas na challenge'owanie, to jest czas po prostu na uczciwe mówienie, jak jest, bo może te pieniądze wszystkie będą potrzebne chwilowo na to, żeby ratować polską gospodarkę. Dlatego nie wolno dopuścić do wyboru, bo wybory zakładają także organizację kampanii wyborczej. Jej nie ma. Może ją dziś, w dzisiejszych warunkach, tylko właściwie jeden kandydat realizować i jeszcze może wszystko opowiadać. Nie dopuśćmy do tego, dlatego ja cały czas mówię o tym, że przekładamy wybory. Nie powinniśmy się na to zgodzić. Mi się to nie podoba. Wiem, że wielu z was też się nie podoba. Niech państwo polskie przełoży ich organizację, myślę, że może. Moi drodzy, i taka jeszcze historia. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom domów pomocy społecznej. Wiem, jak to jest ciężka praca. Wiem, co oni dzisiaj przeżywają. Wiem też, że niektórzy próbują ich brać w kamasze. Mówiłem już o tym. Ja, jako były dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nadzorujący DPS-y, wiem, jak ta robota wygląda. Byłem tam nieraz, byłem z nimi. Szanuję tą pracę. Nisko im się kłaniam i trzymajcie się. Po prostu się trzymajcie, moi drodzy. Chciałbym wszystkim pracownikom domów pomocy społecznej bardzo serdecznie za to wszystko, co robią, podziękować. No i słuchajcie, i powoli chyba będę kończył. Polecam wam jeszcze, polecam dzisiaj coś luźnego. Polecam wam Jerome K. Jerome, czyli Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa. To oczywiście dla tych wszystkich, którzy lubią humor i taki dowcip z Wysp Brytyjskich. Nie każdy lubi Monty Pythona i tego typu Benny Hilla i tego typu historie. To nie jest tożsame, ale jednak w klimacie humoru angielskiego, jeżeli chcecie, to coś lekkiego, śmiesznego i myślę, że bardzo przyjemnego, to po prostu bardzo serdecznie wam to polecam. Taka XIX-wieczna powieść angielska opisująca wyprawy trzech Londyńczyków oraz psa. Dobrze, zresztą o wszystkim przekonacie się, jak to przeczytacie. Słuchajcie, co jeszcze? Koniec, powoli koniec. W ogóle dzisiaj dostałem taki fajny mail, słuchajcie, od pani Ani. Pani Ania napisała, że chciałaby podziękować za tą naszą wieczorynkę, tak nazwała to spotkanie, bo na stałe zagościła w naszym codziennym rytuale oglądania programów informacyjnych. Dziękuję za komplement, że to program informacyjny. Pisze coś o telewizji publicznej, że jakiś niesmak pozostał. Dobrze, zostawmy. Pańskie transmisje pokazał mi mój narzeczony, który pół życia spędził i tutaj w różnych tam miejscach. Fajnie, dziękuję, że sobie przekazujecie te informacje. Ja tu jestem, bo wy jesteście. Będziecie, to ja będę. Was nie będzie, to mnie nie będzie, prawda? Ja tutaj po to zostaję. No i jeszcze pani Ania mi taką uwagę, powiedzmy, metodologiczną, metodyczną, matematyczną przekazała, bo napisała, że chciałaby zwrócić uwagę na pewien drobny błąd, który ją jako absolwentkę nauk ścisłych trochę razi, że w przypadku wykresów dotyczących zachorowań, ja mówię czasami o krzywej, czasami
sami, bo nie zawsze, to znaczy inaczej, że powinno się mówić o krzywej zachorowań, a nie paraboli. A ja czasami mówię o paraboli, a pani Ania pisze, że ta ostatnio ma dwa ramiona skierowane w górę lub w dół i posiada oś symetrii, która przechodzi przez wierzchołek paraboli. I to rzeczywiście co do zasady jest prawdą, choć trzeba pamiętać, że każda parabola jest krzywą, a nie każda krzywa jest parabolą, pani Aniu, ale dziękuję za ten mail. Natomiast krzywa zachorowań, okej, z tym byłbym się w stanie zgodzić. Natomiast no, mając na myśli parabole, ja mówię cały czas o aktualnej liczbie chorych albo o aktualnej liczbie zgonów. No, mając jednak na myśli umowny kształt właśnie paraboli będącej jej wycinkiem, właśnie z tym wierzchołkiem skierowanym ku górze. To tak dla wyjaśnienia i zostawmy, bo zaraz dojdziemy do tego, że w tej postaci krzywa ma postać wykładniczą i się zapętlimy w matematyce, a po co? Ale jest okej, okay, ale jest okej. Okay. Super, pozdrawiam panią Anię narzeczonego. Może udzielimy sobie ślubu, co? Właśnie, słuchajcie, miał być jakiś ślub. Ktoś chciał, żebym udzielił ślubu, to udzielę jak trzeba. Będzie oczywiście przy ograniczonej oczywiście liczbie obecnych. No i słuchajcie, no i pani Magda jeszcze wysłała mi właśnie jednego z suchara, to tym razem odstąpię pani Magdzie tutaj miejsce na podium. Pani Magda pyta nas, czy wiemy, gdzie wędkarz trzyma swoje wędki. Czy wiemy, gdzie wędkarz trzyma swoje wędki? Koło wrotka. Koło wrotka, wędkarz trzyma swoje wędki koło wrotka i słuchajcie, i tyle, słuchajcie, a ja bym dorzucił tylko tyle, jakie zwierzę jest najlepszym szpiegiem. Co? Wiecie, jakie zwierzę jest najlepszym szpiegiem? Jakie zwierzę jest najlepszym szpiegiem? Znowu gra słów. Najlepszym szpiegiem jest śledź. No i co, pani Magdo? Ale nie przebiłem dzisiaj. Nie, dzisiaj ustępuję. Schodzę, pani Magdzie. Gdzie wędkarz kładzie swoje wędki? Koło wrotek jest, uważam, najlepsze. A o śledziach i innych śledziach jutro. Słuchajcie, pozdrawiam was wszystkich. Tak, jestem tutaj jutro. Czekam na was. Jeżeli chcecie się ze mną spotkać, będzie mi szalenie miło. A o 13 czytam dla młodych Akademię pana Kleksa. A jak chcecie śluby, bo tu widzę, że się odezwały różne pary, może połączymy kogoś z kimś, co? To ja bardzo chętnie mogę też tutaj państwa jakoś połączyć, a później pobłogosławić. Słuchajcie, jestem w razie czego do dyspozycji i trzymajcie się do jutra. Kocham was, dzięki, że jesteśmy razem. Pa, pa.